Och, Disney, Star Wars, jak ty mi zaimponowałeś w tej chwili, kiedy pomyślałem przez jedną chwilę, że chcesz przynieść powiew świeżości, spektakularne sceny akcji, interesujące i wkręcające postacie oraz intrygującą i ciekawą fabułę, ty oczywiście musisz być złośliwy i dosłownie się zesrać tęczą, to znaczy paździerzem. I to jest jedyna rzecz, za którą cię szanuję, za te konsekwencje w byciu głupim i nieudolnym. Z okazji miesiąca bycia dumnym i lamerskim wypuszczacie serial Akolita. Dokładnie to 2 odcinki z 8. Serial kosztował 180 milionów dolarów. To 2 razy więcej niż serial o Kenobim. I całkowitą odpowiedzialność za niego ponosi była osobista asystentka Harveya Weinsteina, aktywistka na rzecz queerności, jedyna w swoim rodzaju, Leslie Headland. Od razu mogę wam powiedzieć, że pierwsze wrażenie, jakie robi ten serial, to że jest fejkiem. Począwszy od scenografii, sposobu kręcenia, a kończywszy na postaciach i kreacjach aktorskich. Kolejną rzeczą, co już jest tradycją w Disney Star Wars, jest to, że ten serial razi głupotą i niekompetencją. A także jest nudny, choć to bym polemizował, bo można się na nim bawić, ale nie tak, jakby chciała tego nasza twórczyni. Jednak żeby nie być gołosłownym, przejdźmy sobie przez te 2 odcinki i sami zobaczycie, jak genialną produkcję serwuje nam Disney Star Wars. Dlatego nie traćmy czasu i miejmy to już za sobą. Odcinek pierwszy zaczynamy od tego, że pewna zabójczyni z farbowanym mopem na głowie przychodzi do jakiegoś pubu i wyzywa na pojedynek Jedi Mastera Trinity, aby wyrównać z nią jakieś rachunki. Wiemy, że to zabójczyni, bo napisy na początku nam o tym powiedziały. Zaatakuj mnie. Oczywiście zostaje wyśmiana i nie wiedzieć czemu zaczyna wszystkich śmieszków nawalać. Jedi Master Trinity tylko się na to patrzy, choć według mnie powinna zainterweniować, skoro niewinne istoty są bite na kwaśne jabłko przez jakąś zamaskowaną postać. No ale okej, w trakcie tej bitki widzimy, że jest nad wyraz silna, ale to tylko takie wrażenie, gdyż tak naprawdę swoje kung fu wspiera używając mocy. Bo wiecie, to nie jest tak, że moc u Disneya jest już sprowadzona do granic absurdu. Trzeba więcej dowalić. Na pewno fandom wytrzyma. Wspierana jest też przez narzędzie scenarzystki, które potocznie zwiemy przypadek. Bo gdy jeden z bitych próbuje wyciągnąć pistolet, to nie wiedzieć czemu utkwił mu w kaburze. Co jest głupie. Zobaczcie, jak to było na przykład w filmie Gladiator. Tam Centurionowi miecz przymarzł, co biorąc pod uwagę, że było zimno, miało sens i było ciekawym wplecieniem pewnego zjawiska w scenę akcji. Tutaj to jest po prostu czysta losowa głupota, która jest pointless. Wystarczyło po prostu nie robić tego, bo co chcieli osiągnąć tym ujęciem? Don't ask questions, just consume product. Tak, czepiam się i będę to robił, aby zobrazować wam procent stężenia krapu w stosunku do esencji tego serialu. Więc w końcu Trinity wkracza do akcji i działchy biją się oczywiście w stylu Matrixa. Bo wiecie, Trinity, Matrix, I jak bardzo chciałbym drwić z tego, to twórczyni uznała, że to faktycznie jest dobry pomysł. Choć to miało być Kill Bill, a nie Matrix. Nasza Jedi Masterka ewidentnie ma przewagę i bawi się z Mei. Z jakiegoś powodu nie chce jej rozwalić, bo musi być walka Force Kung Fu, która jest naprawdę paskudna. Tempo tej akcji jest jakbyś miał czkawkę podczas seksu. Poza tym do średniowiecznego odnośnika potępienia. Kung Fu to może być panda, a nie Jedi. Oni są rycerzami, specjalizującymi się w walce na miecze. Miecze, kurwa, nie Cobra Kai. Ale dobra, zapewne mam tu braki w niewiedzy, bo nie widziałem odcinka numer 345 Clone Warsów i nie przeczytałem rozdziału z jakiejś tam fanowskiej książki, albo najwinoczniej 100 lat przed Mrocznym Widmem mieli też inne specjalizacje. Walić to. Gdy w końcu dochodzimy do końca bitki, to Trinity zostaje rozproszona i pokonana podstępem. Naciąganym podstępem, bo z łatwością mogłaby zatrzymać nożyk przed barmanem i zablokować drugi, który leciał w jej serce. Ale musiała
chciała przegrać, pomimo iż w każdej sekundzie tej walki mogła ją łatwo pokonać. Tak więc Trinity pada trupem, a nasza antagonistka bierze zamach na barmana, ale dostrzega jego dziecko, więc odpuszcza mu. Co już daje nam to sygnał, że Ola tak naprawdę nie będzie zła, tylko zapewne źle zrozumiana, albo zmuszona przez kogoś czy inny badziew, bo wiadomo... Best parts about Star Wars is there is no good or evil, depends on what side you're standing on truly, you know what I mean? That you can look at any angle and see yourself relayed through all the characters. Darth to Luke, you know what I'm saying? Przechodzimy do kolejnej sceny i widzimy jej siostrę bliźniaczkę Oshę. A wiemy, że to siostra choćby ze zwiastunów. Jak później się dowiemy, to te siostry zostały rozdzielone 16 lat temu i jakimś cudem one mają tego samego mopa na głowie. Tylko po to, aby intryga zwalająca winę na dobrą siostrę miała jakiś sens. Poza tym jest strasznym lenistwem charakteryzacji postaci. Ale okej. Załóżmy, że nie wiemy, że są bliźniaczkami i dajmy się ponieść fabule. Zobaczymy, w którym momencie serial sam nam sprzedaje informację, że mamy do czynienia z dwiema postaciami, a nie jedną. Więc nasza Osha jest mechanikiem, ale żeby było oryginalnie, to ten zawód nazywa się mechnik, mechnek. Mechnekiem? Oj, to naprawdę nieważne tu jest. Ważne, że jest edgy. Widzimy, jak naprawia coś na statku i dochodzi do awarii, która powoduje ogień. A raczej pełnoprawne ognisko, które delikatnie smuga wiatr. I to wszystko dzieje się w kosmosie. I tak, można przyjąć za obronę, że Star Warsy to nie sci-fi, tylko fantasy, w którym takie rzeczy jak dźwięk czy ogień w kosmosie to norma. Tylko, że są pewne granice absurdu, które można wybaczyć, albo nawet uznać za urok danego świata. A tutaj myślę, że linia została już przekroczona, bo płonący, wydobywający się jakiś gaz jeszcze można by wytłumaczyć, a tu mamy ognisko jak chuj, które ni chuja nie zachowuje się, jakby było w kosmosie. Wiadomo, każdy z nas ma inną tolerancję bullshitu, zanim straci cierpliwość. U mnie taki debilizm nie przejdzie, dlatego uznaję to za bzdurę, która po Kung Fucking Force i takich samych mopach na głowach bliźniaczek jest kolejną głupotą twórczą. Poza tym ta scena jest tylko po to, aby nasza bohaterka dostała jakiejś wizji w głowie. Godzilla. Godzilla. Minęło jakieś 8 minut serialu i ja autentycznie zastanawiam się nad sensem istnienia i doszedłem do wniosku, że ciecz wydobywająca się z moich oczu to nie łzy, a krew. Ta. Krew od razu. Tak paskudnie rozpoczęli ten serial. Ale luzik, dajmy mu jeszcze szansę. Przyleciał do niej Jedi wraz ze swoją padawanicą. Najpierw ją przesłuchują, a raczej robią nam ekspozycję backstory Oshy. Więc dowiadujemy się, że jej matki... Więc dowiadujemy się, że jej matki i siostry zginęły w pożarze, że była uratowana przez Jedi i wstąpiła do zakonu, w którym ćwiczyła przez 10 lat, a następnie sama zrezygnowała i odeszła. I tu mamy kolejne lenistwo scenariopisarskie, bo takie rzeczy można ciekawiej pokazać, a nie prezentować w ten sposób, który nie ma sensu. Bo i Jedi o tym wie, bo jest jej znajomym, i Osha o tym wie, bo to jej historia, więc jedyne osoby, którym sprzedaje się te informacje, jesteśmy my, widzowie. W kontekście fabuły jest to po prostu chamska ekspozycja. Tak się nie przedstawia bohaterów. Kto pisał ten scenariusz? A, no tak, zapomniałbym. Następnie padawanica przyprowadza tego barmana z początku, który od razu rozpoznaje zabójczynię. Czyli Rada Jedi wysłała zwykłego rycerza i jego padawanicę, aby schwytali potencjalną morderczynię Jedi Mastera i wzięli ze sobą jedynego świadka, którego przyciągnęli przez cały kosmos, aby wskazał ją palcem i rozpoznaje ją tylko dlatego, że ma takiego samego mopa na głowie. Gdyby to ona była faktycznie morderczynią, to mogłaby pozbyć się ich i byłoby po problemie. Ale mieli szczęście, że to dobra siostra bliźniaczka, o czym jeszcze nie wiemy oczywiście, więc spokojnie ją aresztują i wsadzają do transportu więziennego, który jest strzeżony przez jednego droida i pilotowany przez dwa. Czyli znowu, potencjalna zabójczyni Jedi Mastera zostaje wysłana na Coruscant bez obstawy Jedi.
Dlaczego to wszystko musi być takie głupie tutaj? Yes, yes. Przechodzimy na planetę Coruscant i poznajemy mistrza Jedi pana Squid Game, który chyba jako jedyny tutaj stara się jakoś grać, bo mu zależało. Serio, on specjalnie nauczył się języka angielskiego, aby wystąpić w tym serialu. Szkoda tylko, że trafił na tak debilny scenariusz, no ale cóż. Więc poznajemy Sola, jak uczy kaszojady. Każe im zamknąć oczy, ale jeden z nich nie może, więc zapewne wywalą go z zakonu, co sprawi, że będzie miał żal, a żal prowadzi na ciemną stronę mocy, więc stanie się Sithem. Co ja pierniczę? Nagle przychodzi inna Jedi Masterka, która się fleksuje, otwierając drzwi mocą, bo nie mogła normalnie tego zrobić, prawda? Kuźwa! Jedi otwierają drzwi mocą, gdy są one zazwyczaj zablokowane. Powała otwiera tak drzwi w świątyni, wystarczy nacisnąć guzik. Nie, ale po co? Trzeba pokazać trochę mocy, w końcu to gwiezdne jaja, to znaczy wojny. Ja pierdolę, ten serial jest... Very cool. Very cool. Very cool. Ja pierdolę, ten serial nawet się nie stara. Poza tym, bo patrzcie na te charakteryzacje. No, że wygląda to jak dziołcha pomalowana na zielono, to mało powiedziane. Sztuczność bije po oczach, tak samo jak jej gra aktorska razi po uszach. Jest tak drewniana, że dziedzioły zaraz się zlecą. No, ale dostała rolę w tym serialu z powodu nepotyzmu. Of course! Tak, bo jest ona żoną byłej osobistej asystentki Harvey'a Weinsteina, Leslie Headland. Nie powinno nas to dziwić, tym bardziej, że takie praktyki to norma w Hollywoodzie, a już przegięto na naszym polskim podwórku. Dobra, wróćmy do serialu. Więc to drewno Jedi Master przyszła i serial uznał, że potrzebujemy znowu ekspozycji, więc mówią nam, że są przyjaciółmi. Nie no, super, wszystko nam tu będą na tacy wystawiać. Jak zwykle zasada show don't tell jest olewana i przez to tracimy czas na takie debilne dialogi. Więc ta zielona cosplayerka informuje Sola, że jego była padawanka Osha została aresztowana w związku z zabójstwem Trinity i że mają silne dowody na to. Mopiaste dowody. Boże, odwala mi już. Mówi też, że trzeba zachować dyskrecję, bo jak się wieść rozniesie, że była Jedi zamordowała Jedi Masterkę, to jacyś polityczni wrogowie mogą to wykorzystać przeciwko im. Nie wiemy, jacy to wrogowie, no ale skoro sprawa jest poważna, to czemu wysłaliście tam zwykłego rycerza z padawanką, którzy wysłali oskarżoną bez obstawy na statku więziennym? No co może pójść nie tak? Otóż zaraz się dowiemy, bo przechodzimy na statek więzienny, który jest w drodze na Coruscant. Widzimy, jak inni więźniowie próbują namówić Oshę, aby im pomogła w ucieczce. Ta mówi, że nie chce, bo ma zaufanie do Jedi. I tu mamy oficjalne potwierdzenie, że są dwie bliźniaczki. Już takie prosto w twarz, jeśli jeszcze ktoś tego nie załapał. I teraz popatrzcie na to. Więźniowie zaczynają ucieczkę. Mamy jakiegoś cyborga, który na odległość hakuje i wyłącza pilotujące droidy. Statek wychodzi z prędkości nadprzestrzennej i odbija się o kamulce. Tak przypadkiem, akurat na nie trafili, ale dobra, jest akcja, nie czepiajmy się. Ten bydlak, co się urwał z jakiegoś hentajca, używa tentakla z czoła, aby obezwładnić droidę strażnika i wydostają się z więzienia. Osha krzyczy, czy jej nie wypuszczą, ale ci mają ją w dupie i tu muszę pochwalić za coś ten serial, że są w końcu w czymś konsekwentni. Pytali się ją, czy im pomoże, ale ta im odmówiła, to po co oni mają teraz jej pomagać? Brawo, jedna normalna rzecz po 20 minutach odcinka. Super serial, 10 na 10! Tylko, że ja mam pytanie, dlaczego ten cyborg trafił do tego transportu? Przecież potrafi hakować droidy. To logiczne, że z łatwością może uciec ze statku, który pilotują i ochraniają tylko droidy. Ba, mógłby nawet statek przejąć, co ja gadam, mógłby zhakować całą armię droidów z łatwością. Ja pierniczę, on tu jest tylko, aby cała ta akcja z ucieczką mogła się wydarzyć, co jest naciągane i głupie w chuj. Ale najlepsze jest to. 2 hours later. Jebne zaraz, jebne. A najlepsze jest to, że nie wydarzyłoby się, gdyby ten Jedi i jego padawanica eskortowali Osze. Utter crap. Więc więźniowie uciekają do kapsuły ratunkowej, a statek dalej odbija się od kamulców kosmicznych, dzięki czemu wypada robocik Oszy.
Znowu, tak przypadkiem. Osza próbuje go sięgnąć, ale nie może. Mocy też nie użyje, pomimo iż 10 lat szkoliła się na Jedi, ale co tam? Dopiero kolejna kolizja z kamulcem sprawiła, że robocik przesunął się bliżej, dzięki czemu mogła się uwolnić. I zamiast uciec do kapsuły ratunkowej, to pomaga innemu więźniowi, bo zapewne ma dobre serduszko. Ale gdy tylko go uwalnia, to ten ucieka do ostatniej kapsuły i odlatuje. Przez co Osza została sama na statku, który zmierza na orbitę jakiejś planety, więc ta się przypina pasami i ma dość twarde lądowanie. Tak, wiem, że to tylko Star Warsy. I mamy tu główną bohaterkę, więc nie zabijemy jej w pierwszym odcinku. Ale głupota tego naprawdę przegina pałę pod tyloma kątami, że ciężko się na to patrzy. Tutaj mamy do czynienia z infantylną ignorancją twórczą normalnie. Wiecie, w Star Warsach zawsze były takie głupoty, tylko że gdy mamy ciekawą fabułę i postacie, to często nie zwracamy uwagi na to. Wręcz wybaczamy. Ale gdy głupota pogania debilizm, to wyostrzają się zmysły i takie rzeczy dobijają nas widzów jeszcze bardziej. A na pewno mnie! Wracamy na Coruscant, gdzie Jedi Master Sol przegląda swój fab folder i przerywa mu jego padawanka, mówiąc, że ta zielona cosplayerka wzywa go do więzienia. Więc się tam udaje i widzi w celach więźniów, którzy uciekli ze statku więziennego. Czyli jeśli dobrze rozumiem, Jedi zdążyli złapać te kapsuły ratunkowe z uciekinierami, przywieźć ich na Coruscant, ale nie zbadali miejsca katastrofy, ponieważ powody? I teraz ten Kermit twierdzi, że jej szanse są minimalne, że przeżyła, ale skąd może o tym wiedzieć, skoro nie zbadali miejsca katastrofy? Pan Jedi z Quick Games w to nie wierzy i mówi, że chce się tam udać i ją przywieźć, ponieważ czuje, że ta żyje. Ale Zielonka martwi się, że to może być niebezpieczna misja i że oni potrzebują tutaj Sola, ponieważ powody. Co ja kurwa patrzam? Jakich klepek musi brakować Leslie Headland, że pisze takie debilne dialogi i nie umie poprowadzić normalnie fabuły? Dlaczego reżyser i showrunner pozwolili na takie coś? A, no tak, to ta sama osoba. Oczywiście Jedi Sol przekonuje ufolutka, aby się zgodziła na misję, więc ta mówi, że spoko i że ma to zrobić po cichu. Ale co po cichu? Zbadać miejsce katastrofy czy co? Jezus Maria, zaraz mi coś je mnie w głowie od tego gówna normalnie. Niech moc będzie z tobą. Jedi Sol idzie z padawanką po tego rycerza Jedi, co nie eskortował Oszy, i ten wita ich świecącą klatą, ponieważ seksizm. Yes. I zabierają go na misję. On jeszcze przeprasza, że nie poleciał jako obstawa Oszy, no ale teraz to se może. Trzeba było myśleć wcześniej. A przede wszystkim scenarzystka mogła wykazać się choć odrobiną logiki i kreatywności. Przenosimy się do miejsca katastrofy, gdzie widzimy, że Osza przeżyła i nawet nie ma zadrapania, ponieważ... Fuck. Tak, wiem, że to tylko Star Wars. Jasne, super. Tłumaczmy tak każdą bzdurę w tym serialu. Przecież takie rzeczy są nieważne. Liczy się emocjonalna fabuła i genialna intryga, których aktualnie brak tutaj, ale to szczegół. Osza widzi jakąś postać i podąża za nią. Dogania ją i okazuje się, że to młodsza wersja jej siostry, więc przenoszą się w inne miejsce i pojawia się ogień. A potem biegną w inne miejsce i Osza też staje się młoda. I May, ta źle zrozumiana siostra, wyznaje, że to ona zabiła Trinity i że zabije ich wszystkich. Oczywiście okazuje się to tylko snem, ale dalej nie ma żadnych obrażeń po tym lądowaniu, a także jakimś cudem nie dostała hipotermii, leżąc na tym mrozie całkiem długo. Bo zobaczcie, od czasu katastrofy zdążyli złapać uciekinierów, przywieźć ich na Coruscant, przesłuchać, zebrać ekipę poszukiwawczo-ratunkową, polecić na tę planetę, a ta dopiero się ocknęła. Więc nawet jeśli założymy, że skoki w nadprzestrzeń dalej są teleportacją jak w trylogii Paździerza, to i tak sporo czasu minęło, a tej nic, nawet sutki nie stwardniały od zimna. Choć jak widzieliśmy wcześniej, to ten transport więźniów leciał w klasycznej Star Warsowej prędkości, więc jednak trochę one trwają. Nie no, zaraz ciul mnie jemnie. To ile ona leżała na tym mrozie nieprzytomna w takim razie? Na chuj robicie taki setup mroźnej planety, skoro to nie ma wpływu na postać? Zrobiliście tak tylko, aby fajnie wyglądało? To nawet nie wygląda fajnie, tylko widać, że to studio, bo jest sztuczne. No ale niech ten mob dalej marznie. Bo przenosimy się na statek i padawanka się pyta o Oszę, więc Sol mówi, że miała ona siostrę bliźniaczkę, ale ona nie żyje, bo widział to na własne oczy. Aha, szkoda, że wcześniej nie powiedział o tym, no ale założył, że skoro nie żyje, to ta zabójczyni nie mogła nią być.
Serial jest tak intrygujący jak kolonoskopia. Więc lądują nad wrakiem, co widzi Osza, więc daje dyla. Nie wiemy, ile czasu tak marzła, bo tutaj pojęcie czasu i przestrzeni najwyraźniej nie istnieje w tym serialu, ale można założyć, że ci przylecieli zaraz po jej ocknięciu się. Nie wiemy też, po co Osza ucieka, skoro ufa Jedajcom, o czym wyraźnie mówiła, i jest uwięziona na tej niby mroźnej planecie, to chyba widząc ich statek, raczej by się ucieszyła, że zostaje uratowana. Zamiast tego ucieka, ponieważ, no nie wiem, ponieważ Arduino tu jest lesbijką, kuźwa, nie wiem, to i tak lepszy powód, niż jakikolwiek wymyśliła scenarzystka. Just consume product. Ci podążają za jej śladem, bo Sol ją wyczuwa. Jedi goła klata odpala miecz, pomimo iż na początku serialu padł tekst, że Jedi nie wyciągają miecza, jeśli nie chcą kogoś zabić, to znaczy, że on chce kogoś zabić, czy jest po prostu kretynem i używa miecza jako latarki. Według serialu to drugie zdecydowanie. Osza dotarła do krawędzi i ja pierniczę, ale ta scenografia wygląda sztucznie. Serial za 180 milionów dolarów! Jezus Maria. Ci ją doganiają i tak krzyczy, że nie zabiła Trinity. I mogliby normalnie przeprowadzić dialog. Zamiast tego mamy ułomną dramaturgię pióra Leslie Headland. Więc ta wie, że stoi na krawędzi i mimo to po coś się cofa. Ten jej jeszcze mówi, aby odsunęła się od krawędzi. No kuźwa, czy jest ktoś, kto nie widział, co się stanie? No oczywiście, że się spierniczyła, bo jest tempa. To znaczy postać jest tempa, bo tak ją napisała tempa scenarzystka. Aktorka nie jest tempa. Ona jest po prostu rasistką. And so far, it's been really successful. We have a lot of white people crying after, which is great. Na szczęście Sol ją łapie mocą i przyciąga do siebie. Osza mówi, że jej siostra żyje, a Sol na to, że jej wierzy. Jeszcze przed chwilą mówił, że jej siostra nie żyje, bo widział to na własne oczy. A teraz nagle wierzy, że jednak ona żyje? Brak mi słów normalnie. Przechodzimy do ostatniej sceny, gdzie widzimy, jak Mei spotyka się z jakąś zamaskowaną postacią. Na co wiele osób dostaje spazmów i uważa serial za ciekawy, bo nie wiemy, kim jest ta osoba. Serio, po całym odcinku, jeśli jeszcze dotrwaliście, to myślę, że mało kogo to obchodzi. Tak naprawdę. I ta tajemnicza, zamaskowana postać mówi coś takiego. Jeśli spróbujesz zaatakować Jedajca bronią, to przegrasz, bo oni się nie boją ani stali, ani laserów. Dlatego akolita do zabijania nie używa broni. Akolita zabija marzenia. Ja pierdolę. Wy tak serio? Przecież dosłownie 30 minut temu Mae zabiła Trinity bronią. I to stalową. A teraz ta zamaskowana postać pierdoli, że akolita tak nie robi? Jakim trzeba być kretynem, aby pisać takie coś? To miała być klimatyczna scena przedstawiająca nam zagadkową postać na resztę sezonu zapewne. A wyszło z tego stulejarstwo twórcze w najczystszej formie. Nie no, kurwa, jaja sobie z nas robią. Twórczyni chyba specjalnie robi z widzów kretynów, bo nie wierzę, że można takie coś spremedytować. Medytacją napisać. Kurwa, jebać to! Koniec tego odcinka. Reżyserowanego, pisanego, stworzonego, wyprodukowanego przez byłą asystentkę Harvey'a Weinsteina, Leslie Headland. Pomagało jej w tym jeszcze kilkunastu innych producentów i wszyscy najwidoczniej mają wyjebane w ten serial. Ale dorwali się do koryta. Wiecie co, nie dam rady naraz zrobić dwóch odcinków. Przepraszam, ale to ponad moje siły. Nawet ja mam pewne granice. Dlatego jeśli chcecie, abym dalej to ciągnął, to dajcie znać w komentarzach. A póki co, przejdźmy do podsumowania. Chyba nigdy w życiu nie widziałem, aby ktoś tak z uporem maniaka srał do własnego ogródka i udawał, że to kwiatki. Począwszy od promocji tego serialu, która zaczęła się od klasycznych ataków na widza, oczywiście na mężczyzn, bo wiecie, trzeba odpowiednio wcześnie zagrać kartę ofiary i postawić się w pozycji jako tych lepszych i progresywnych. Och tak, słowo progresywny to coś, na czym Disney stwierdził, będąc kierowany swoją chciwością, że będzie zbijał majątek, bo taki nastał klimat. Korporacje nie mają poglądów, liczą tylko zyski, tylko że z tymi zyskami u nich to nie zakolorowo od dłuższego czasu, no ale głupio się przyznać do błędu, dlatego dalej będą ślepo brnąć poniżej poziomu paździerza, licząc na to, że w końcu coś załapie. Im bardziej naciskają na progresywność, tym większy regres twórczy zaliczają. Bo my robimy dobre rzeczy, tylko wy widzowie jesteście złymi rasistami, bigotami, wizygotami, żugajkami czy innymi
innymi cudakami i nie doceniacie tych jakże cudownych produkcji, bo kobiety zawsze miały gorzej w tym świecie i stawały przed niewiarygodnym hejtem od fanów, bo ci nie potrafią znieść silnych kobiet. Nie, to wy nie umiecie pisać postaci kobiecych, ani żadnych innych. I tak dalej można by wymieniać masę innych wypowiedzi tego typu różnych twórców czy aktorów od Disneya. Pełno tego w necie i nie chcę mi się tego wszystkiego przytaczać, bo tak szczerze, mam to w dupie. Ja bym chciał obejrzeć po prostu ciekawy serial, który choć na chwilę nie robi ze mnie debila i ma coś z sobą do zaprezentowania. Wiem, że jeszcze nie omówiliśmy drugiego odcinka, ale on poziomem wcale nie odstaje od tego. Nawet bym powiedział, że ten pierwszy jest odrobinę lepszy od tego drugiego. Disney Star Wars jest dziś twórczym bankrutem, robiącym sobie jaja z widzów i drwiący z nich. Caitlin Kennedy zatrudniła tragiczną osobę, która uważa się za fana Star Warsów, bo te, jak sama powiedziała, uratowały jej życie. Star Wars saved my life. Bullshit! Nie wierzę w ani jedno jej słowo. To jest pozerstwo. Trzeba naprawdę się starać, aby być tak obrzydliwym człowiekiem i jeszcze sobie kpić z widzów. Chłe, 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 Star Warsy są gejowe, nerdzi są gejowi, 3CPO jest gejem, a R2D to jest lesbijką. Chłe, chłe, chłe! No faktycznie, kurwa, boki zrywać. Szkoda tylko, że gdy przychodzi do pokazania, co się umie, to zderzacie się ze ścianą rzeczywistości i rozwalacie sobie ten głupi ryj, bo nie potraficie sklecić najprostszej rzeczy, dodatkowo wywalając się na własnych pomysłach, a raczej wymysłach. Bo tak naprawdę nie obchodzi was ta franczyza. Nie obchodzą was fani, ani tym bardziej widownia. Macie cieplutką posadkę, z której doicie hajs z zagrabionego największego IP na świecie i zmieniliście na platformę do wypowiadania własnych agent i leczenia swoich kompleksów. A to wszystko pod postacią progresywnego płaszczyka, aby nakarmić swoje wybujałe ego. Najzabawniejsze jest to, że moglibyście stworzyć najbardziej gejowską rzecz na świecie i jeśli byłaby dobra, to ludzie by to pokochali. Ponieważ nikogo nie obchodzi, kto z kim sypia czy z czym. Kto kim jest, czy jakie tam zaimki sobie wymyśli. My widzowie chcemy po prostu rozrywki. W dupie mamy resztę. No ale dziś nawet nie można sobie żartować, bo zaraz znajdzie się jakiś oszołom, którego uczucia będą zranione. Albo poszczuty przez korpo czy inne kanały przyjdzie i zacznie pierdolić bzdury o niechęci do kobiet i inne takie pierdololo. Co za zjebane lamerskie czasy. Ciekawe bardzo jest to, że zawsze tak jest, gdy chodzi o gówniane produkcje. Ciekawe dlaczego. Oczywiście pomimo tych wszystkich bzdur, które wam pokazałem i niekonsekwencji, dalej są ludzie, którzy niczym klakierzy będą się tym podniecać. Spoko, są różne gusta i guściki. Ja na przykład jak chcę popatrzeć na gówno, to wchodzę na kanał Kinocentryka albo zaglądam do kibla. No ale kto co lubi. Krótko kończąc, serial zaczął się słabo, naprawdę słabo, wręcz gównianie. A z tego co słyszałem, to z odcinka na odcinek jest coraz gorzej z nim. Wiesz, że to gwiezdnowojenne gówno to syf. Lucas od dekad obiecywał nową trylogię, a kiedy ją zrobił, fani się odwrócili i zaczęli fapować do każdego nerda, który miał pomysł. Stąd content dla hajsu. Połowa udaje, że spoko, druga na niego sra. I finalnie nikt się nie cieszy. A wiesz dlaczego, Morty? Bo jeżeli coś z gówna powstało, to i w gówno się obróci. Nie mogę patrzeć dłużej. Na całe szczęście zaraz wracają Boysi i Ród Smoka. A tymczasem dzięki za uwagę, pozdrawiam serdecznie wszystkie patronki oraz patronów i do usłyszenia.